Państwu. Nazywam się Magda Trusewicz i mam przyjemność reprezentować Immo Muszkieterowie Polska. Immo jest to spółka nieruchomościowa, która pracuje w ramach grupy muszkieterów. Dostarczamy nieruchomości dla naszych szyldów spożywczego Intermarché oraz dom i ogród Bricomarché. Z Esri jesteśmy od 3 lat. Współpracujemy aż i dopiero 3 lata. Pracujemy na 2 środowiskach, na środowisku Enterprise i na środowisku Argis Pro. Dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić projektem, który wykonaliśmy w ostatnim czasie. Jest to projekt, który został przygotowany dla szyldu Intermarché, który wchodzi na ścieżkę rozwoju po restrukturyzacji. I co jest tutaj istotne, to to, że chciałabym, abyście Państwo... Jak będę przechodziła przez kolejne kroki, to chciałabym, abyście Państwo spojrzeli na ten proces jak na to teorię sukcesu, mam nadzieję, ale przede wszystkim jak na model koncepcyjny, który dlaczego model koncepcyjny, wyjaśni się to później też na koniec, natomiast jak model koncepcyjny, który nam ma dostarczyć pożądany i oczekiwany efekt, jakim jest identyfikacja najbardziej atrakcyjnych obszarów pod nasze sklepy. Więc przechodzę do naszych kroków. Pierwszym krokiem, myślę, żadna niespodzianka, tutaj po prezentacji kolegów z Poznania, pierwszym krokiem był dobór siatki bazowej, na której będziemy pracować. I ta siatka, która została wybrana, to była siatka heksagonów, jako jedna z najbardziej optymalnych do przeprowadzania analiz przestrzennych i analitycznych, statystycznych. Tutaj oczywiście w przybliżeniu ten obraz jest poglądowy. Nasza siatka jest dużo bardziej, geometria heksagonu jest dużo mniejsza i po pokryciu Polski tych heksagonów mamy 800 tysięcy ponad w naszym przypadku. Więc oczywistym stało się, że krokiem kolejnym będzie eliminacja i kwalifikacja tego, co dla nas jest najistotniejsze, to co chcemy przeanalizować. 3 kryteria najważniejsze, czasem najprościej oznacza najtrudniej. W tym przypadku dla nas najprostsze i takie najważniejsze dla szyldu były trzy elementy. Obecność sklepu w mieście bądź też w strefie oraz 2 wskaźniki populacyjne i konkurencyjne. Po zastosowaniu, wszystko oczywiście przeliczamy w Argis Pro i po zastosowaniu tych kryteriów otrzymaliśmy siatkę 17 tysięcy heksagonów i w tej siatce zadaliśmy, z tą siatką pustą heksagonów, zadaliśmy sobie pytanie, to co dla nas jest najważniejsze. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy wszystkie nasze sklepy, właśnie w ich środowisku heksagonalnym. Wzięliśmy pod uwagę 4 bloki danych, czyli populację, pieniądze, konkurencję oraz generatory ruchu. Po analizie, dzięki analizie otrzymaliśmy mnóstwo wniosków, ale przede wszystkim najważniejsze to, co było dla nas, to były wskaźniki, czyli taką istotność dla każdego bloku. W tych blokach jest oczywiście ukrytych wiele zmiennych, o których tutaj nie mam możliwości, nie mam czasu, żeby wam opowiedzieć. Natomiast to, co tutaj najistotniejsze, to są te dwa słupki, które widzicie po lewej stronie. 2 słupki, dlatego że plan jest przygotowany dla formatów super i formatów express Schuldu Intermarché. I te słupki później, które zawierają w sobie wagi, czyli najważniejsze informacje dla nas, później się okażą one najważniejsze, zostały wyłonione w drodze właśnie naszej analizy. To, co jeszcze tutaj istotne, to jest analiza odrębna kosztu logistycznego i ta mapka być może zagadkowa, nie są to fajerwerki, są to odległości od każdej z baz logistycznych do tych 17 tysięcy heksagonów. Dzięki analizie, którą wykonaliśmy związanej z kosztem logistycznym, byliśmy w stanie wyprowadzić wzór i wyliczyć dla każdego heksagonu, do którego momentu, do której bazy będzie najbardziej optymalnie podpiąć dany heksagon tak, aby również pod tym kątem
pod tym kątem nasz plan miał znaczenie, miał sens. Wynik. Kolejny krok. Aby osiągnąć wynik, wykonaliśmy w ARGIS Pro analizę przydatności, analizę suitability i w te dwa formularze, które widzicie po prawej stronie, wpisaliśmy nasze wagi, które przeliczyliśmy w poprzednim etapie. Dzięki temu otrzymaliśmy dla każdej zmiennej, oczywiście w tych blokach, o których wcześniej mówiłam, otrzymaliśmy cząstkową punktację, która złożyła się na tak zwany final score, czyli tą końcową punktację dla każdego heksagonu. To nam daje obraz dla nas właściwie już najbardziej istotny. Tutaj widzicie mapkę z natężeniem tam, gdzie jest najciemniej. Oczywiście to jest dla nas, to są miejsca dla nas najbardziej interesujące. To jest wycinek mapy z naszymi sklepami. Widać je na mapie z buforami założonymi i już na tym etapie możemy planować i zastanawiać się, które tereny są dla nas najbardziej ciekawe, żeby je przeanalizować i żeby tam postawić sklep. Ale pamiętajmy o tym, że mamy cały czas 17 tysięcy heksagonów i co dalej? Więc kolejnym krokiem, ja tutaj powiem wyłącznie o jednej ścieżce. Kolejnym krokiem była strategia priorytetów, tak sobie nazwaliśmy ten etap u nas wewnętrznie, w grupach roboczych. I taką najbardziej naturalną pierwszą drogą było po prostu wyłonienie najwyżej skorowanych lokalizacji, a później analizowanie obszarów, które były w bezpośredniej bliskości właśnie tych zbitków najbardziej interesujących nas heksagonów. Ostatnim krokiem było wdrożenie, analiza i aktualizacja. Pracujemy, tak jak powiedziałam, pracujemy na środowisku Enterprise i w tym środowisku udostępniamy zasoby naszym zespołom pracującym przy ekspansji operacyjnie w terenie. Udostępniamy dashboardy, udostępniamy gotowe aplikacje bądź też po prostu warstwy tematyczne, którymi nasi koledzy, koleżanki posługują się w terenie i otrzymujemy od nich zwrot informacji. Ten zwrot informacji analizujemy właściwie na bieżąco. Analiza jest nam potrzebna po to, żeby wypracowywać wnioski, żeby wypracowywać rekomendacje do tego, aby aktualizować model, żeby aktualizować ten plan. Tutaj co jest ważne, wracam do tego pierwszego stwierdzenia, żeby patrzeć na ten plan jako model koncepcyjny. Dlaczego? Dlatego, że ten model koncepcyjny, te wszystkie kroki, te główne i te pomniejsze, one znalazły się w model builderze, to co widzicie po prawej stronie. Czyli cały proces został zmodelowany i teraz w momencie, w którym potrzebujemy wykonać jakieś aktualizacji, wyciszyć jakieś kryterium bądź je wyostrzyć, możemy to zrobić w sposób bardzo prosty, bardzo, bardzo też efektywny. Na bieżąco monitorować wyniki i to sprawia, że to narzędzie, to podejście jest uniwersalne z jednej strony, z drugiej strony też bardzo skuteczne i szybkie. To pozwala oczywiście efektownie pracować. I co dla nas jest bardzo ważne, zastosować to zarówno w jednym szyldzie, jak i w drugim szyldzie, który obsługujemy. Więc wracając do tej uniwersalności, Korzystamy z tego modelu. Oczywiście musimy zmienić kryteria do sieci Dom i Ogród, ponieważ to są zupełnie inne środowiska, w których funkcjonuje ta sprzedaż. Niemniej jednak zastosowanie jest bardzo uniwersalne. Teraz kończąc już moje wystąpienie, chciałabym trochę nawiązać do prezentacji kolegów z Żabki, ale również idąc za słowami Matthew Lewina z Esri Kanada, który jest propagatorem strategii przestrzennej. My możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj procesy, mamy dzisiaj narzędzia i mamy dzisiaj ludzi, uśmiecham się tutaj do mojego zespołu, który jest na sali ze mną,
I możemy powiedzieć, że zmieniamy tą perspektywę i mam nadzieję, że jeszcze nie jedna zmiana przed nami. I bardzo cieszymy się, że towarzyszy w tej zmianie nam ESRI. Dziękuję bardzo za uwagę.